A teraz, drodzy Państwo, nasz gość z pięknych ziem śląskich, przedstawiciel górników. Proszę bardzo, Pani Kasiu. Szczęść Boże, bo tak się witamy na kopalni. Drodzy rolnicy, przyjechaliśmy tutaj dzisiaj do Państwa z kopalni Bobrek Centrum w Bytomiu. Są tu przedstawiciele związków zawodowych Solidarność, ZZG i Związek Zawodowy Ratowników oraz mieszkańcy Bytomia. W tych ciężkich dla nas chwilach wtedy w Bytomiu, kiedy walczyliśmy o naszą przyszłość, byliście z nami. Waliście górników, przekazaliście nam sporo darów. Bardzo Wam za tą pomoc ponad podziałami dziękujemy. Dzisiaj jesteśmy tutaj z Wami, by powiedzieć, że solidaryzujemy się z Wami i w tych ciężkich dla Was chwilach nie pozostawimy Was bez tego wsparcia. Jesteśmy tutaj z Wami, bo walczymy o wspólną przyszłość dla naszych dzieci, dla nas, dla emerytów, którzy są zapomnieni. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, jako delegowana tutaj ze związków o zabranie głosu, chciałabym powiedzieć, że dzisiaj najważniejsze dla naszego kraju jest to, żebyśmy się wszyscy solidaryzowali, bo bez Was nie będzie nas, górników, a bez Was, rolników, nie będzie nas. Dzisiaj walczymy o przyszłość naszego kraju i to jest dla nas najważniejsze. Czas najwyższy, żeby nasz rząd nie spychał naszych problemów, nie zamiatał ich pod dywan, bo to, że ludzie wychodzą z naszych polskich ziem. Bardzo Wam dziękuję, że wtedy byliście z nami i my dziękujemy, że dzisiaj możemy tutaj być. Pokorzyć, żeby nas zgnoić, żeby zrobić z Polski rynek zbytu. A co my będziemy robić? Co z naszymi dziećmi? Przecież one nas tak nie prosiły. Czy mamy je zesłać na tułaczkę? Pani premier, czyli Brytko, oszukałaś tyle razy. Oszukałaś województwo łódzkie, jeżeli chodzi o karetki pogotowia. Oszukałaś Smoleńsk, przekopałaś ziemię na Kinamek. Kogo jeszcze będziesz oszukiwać? Ustąp, odejdź z tej władzy, bo do tego nie zdatna, nie nadajesz się. Nie jesteś Polką, reprezentujesz inny naród, nie Polskę. Nie bójmy się, Polacy, idźmy na Warszawę. Nie bójmy się niczego, bo to jest nasz kraj, nasza ziemia, matka Polka. Dlaczego się boimy? Wyjdźmy z domów i wy, kochani łodzianie. Bracia łodzianie, wyjdźcie, dołączcie się do nas. Musicie wiedzieć, że od chłopa wszystko się na wsi zaczyna. Jak chłop nie będzie miał, to i wy nie będziecie mieli. Zapomnieliście, kto nam zlikwidował wasze produkcje tu w Łodzi. Łódź, miasto, mlekiem i miodem płonąca, płynąca. Gdzie te zakłady pracy? Gdzie? To samo zrobią z górnikami, to samo ze stoczniowcami, z hutnikami, a teraz biorą się za chłopa. Nie, kochani, chłop wam nie popuści. Będzie marsz gwieździsty na Warszawę. Nie dopuścimy do tego, żebyście zlikwidowali Polskę. 800 hektarów polskiej ziemi co dzień sprzedawane jest w obcy kapitał, w obce ręce. Polsko, obudź się, Polsko, dokąd zmierzasz? Obudźmy się, kochani, błagam i proszę. Czy mam płakać, czy mam paść krzyżem? 99 katolików w Polsce, gdzie jesteśmy? Chodzimy do kościoła, prosimy, do komunii przystępujemy. A co robimy? Nie śmiejmy się, kochani, bo to jest bardzo poważna sprawa. Tusk nas sprzedał. Pawlak nas sprzedał, wraz Piechociński nas kończy. Piękną reklamę w telewizji pokazują, co oni nie będą ściągać. Gdzie do tej poryście byli? Produkcja polskiego mleka na skraju bankructwa. Polski drób na skraju bankructwa. Trzoda chlewna na skraju bankructwa. Górnictwo na skraju bankructwa. Nie tak się boicie o tych górników. 700 ponad milionów dochodu macie rocznie, pomimo tych dużych pensji. Czego się boicie? Po prostu nie potraficie rządzić polskim narodowym majątkiem. Oddajcie go chłopom, to wam chłop pokaże, jak się rządzi. Bo pomimo tej wielkiej biedy, głębokiego kryzysu, polski rolnik daje sobie radę i tego nie możecie
chcemy darować. Nie dajcie nam tej jałmużny w postaci dopłaty. Nie chcemy tego. Dajcie nam rynek zbytu, a zalejemy całą Unię Europejską polską zdrową żywnością. Hipermarkety, supermarkety nie płacą podatków. Andrzej Leper nie żyje. Dziś mówi się, trzeba by było opodatkować. Dziś posłowie przed wyborami, przed kamerami w telewizji prześcigują się pomysłami. Nie dajcie się po raz kolejny ogłupić. To banda oszołomów. To banda sprzedawczyków. A już ten człowiek, który nas w Sejmie reprezentuje, tu z Łodzi, pan poseł Niesiołowski. Panie, zastanów się, co pan mówi, co pan robi. No stop, no stop, no stop. Witam tutaj zebranych i za pośrednictwem tutaj tej garstki zebranych witam całą Polskę. Byłem posłem czwartej kadencji i przy kuchni politycznej i wiem, co tam się działo. I od 25 lat, trwa demontaż państwa polskiego. Elity polityczne dowiodły, że nie zależy im na silnym państwie i pomyślności narodu. Oszukali nas ci z lewa i ci z prawa. Oni Polskę chcą wyprzedać, to zapisali nam światowi globaliści. Miliony jeszcze pójdzie z torbami, straci pracę, straci byt. Nie pozwólmy na to. Dlatego tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich, większości Polaków i Polek, robotników i chłopów, nauczycieli służby zdrowia, bezdomnych, bezrobotnych, emerytów i rencistów, do górników, hutników i energetyków, do transportowców, do kupców, proszę państwa, do polskiej młodzieży, do służb mundurowych, bo w kolejności czekacie na zniszczenie swojej organizacji. Dlatego uważam, że Polacy stanowią naród od tysiącletniej tradycji państwowej. Taki naród ma naturalne prawo do swojej egzystencji, prawo do godnego życia, prawo do posiadania własnego państwa. Po światowym doprowadzeniu do upadku gospodarki narodowej, to nie była żadna komunistyczna. Naród nas został zaatakowany przez międzynarodowy układ sił ekonomiczno-polityczny dążący do panowania nad światem i podporządkowania sobie nas mieszkańców. I Polskę się traktuje jako łup wojenny. Jesteśmy rozbrajani moralnie, politycznie, ekonomicznie i militarnie. Szczególnie daleko został posunięty ekonomiczny rozwój Polski. Postępuje wywłaszczenie Polaków z naszego narodowego majątku. Dzieje się tak dlatego, że w tym haniebnym dziele podboju uczestniczą nasi rodzimi udziałowcy, czerpiąc z tego osobiste korzyści, uzyskując koncesje od międzynarodowych sponsorów na określony zakres działania w Polsce, w tym również na sprawowanie władzy. Tworzą oni układ polityczny podporządkowanym obcym interesom. W układzie tym działające partie polityczne żadnych zmian nie chcą i mimo pozoru zróżnicowania stanowią wspólną formację o jednakowych celach. Celem ich jest zniszczenie narodowego państwa Polaków i likwidacja materialnych podstaw naszej egzystencji. Co mamy robić? Myślę, że nadszedł czas, byśmy my Polacy wyciągnęli wnioski z przeszłości, jak i obecnej rzeczywistości i jeszcze raz podjęli próbę ratowania Polski. Ciągłe kłótnie i podziały nie rozwiążą polskich problemów i w ramach prawa i demokracji dokonajmy odpowiednich zmian politycznych. Zmiany te winny skupić ludzi szlachetnych, dla których Polska ma być Polską. Dziękuję bardzo.